Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do działania i angażowania się w wolontariat to cel programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030 Korpus Solidarności. Do realizacji tego programu przystępuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg, które za cel postawiło sobie, aby wolontariat w powiecie ostrowieckim działał na jak najwyższym poziomie. Ten projekt niesie ze sobą pewne grupy docelowe, których chcielibyśmy bardzo chętnie tutaj zaprosić do współpracy. To są cztery grupy, które będą odbiorcami pewnego rodzaju działań. Działania są bardzo ciekawe, ponieważ oprócz takich typowych szkoleń będzie również poradnictwo, będzie to udział w akcjach społecznych, które pokażą tak naprawdę, w jaki sposób wolontariusze działają i te możliwości rozwoju będą tutaj mocno nastawione właśnie na te działania oraz wizyty studyjne, które również myślę w jakiś sposób będą zachęcać do udziału. Jeśli chodzi o podział na te grupy, to chcielibyśmy wyróżnić cztery takie grupy docelowe. Pierwsza grupa, myślę, że najważniejsza, bo to na nich skupia się w pewnym rodzaju ten projekt, to są wolontariusze. Dlatego zapraszamy już w tym momencie uczestników szkół ponadpodstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego. Druga grupa to koordynatorzy, czyli te osoby, które chciałyby w przyszłości koordynować działania, zachęcać wolontariuszy do dalszej współpracy. Kolejną grupą jest grupa zwana organizatorami. To są te wszystkie instytucje, które w jakiś sposób pomagają, czy też przyjmują u siebie wolontariuszy. To jest też bardzo ważna grupa tutaj, jeśli chodzi o działania w projekcie. Oraz ostatnia grupa to jest otoczenie, czyli te wszelkie organizacje, instytucje, czy też osoby fizyczne, które chciałyby w jakiś sposób uczestniczyć po prostu w wydarzeniach wolontariackich. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg odpowiedni formularz, który należy wypełnić i odesłać na wskazany adres mailowy. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia.